Witajcie drodzy kochani. W dzisiejszym programie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat naszych domów. Jest to miejsce, w którym przebywamy, w którym żyjemy. Mamy wielokrotnie dużo rupieci, czy te rupiecie są przez nas znoszone, czy przez ludzi z rodziny, czy przez dzieci. I tak naprawdę nie wiemy, czy w naszym domu występuje dobra energia. Mówię o feng shui, o układaniu pewnych rzeczy, szaf, stołów, foteli i tak dalej. Czy występuje dobra energia, także ja od siebie powiem, że naprzeciw wejścia do pokoju nie może być nic. Nie może być fotel, szafa czy cokolwiek naprzeciw wejścia do pokoju, ponieważ od razu jest zaburzenie energii. Nie możemy spać naprzeciw, gdzie jest wejście do pokoju i naprzeciw tego wejścia mieć łóżko, ponieważ energia daje promieniowanie prosto na nas, która jest w danym mieszkaniu. Jak również ograniczać ilość luster w pomieszczeniu sypialnym. Nie powinno się mieć luster w pomieszczeniu sypialnym w związku z tym, że powodują bardzo zły sen, wielokrotnie koszmarne sny i tak dalej, ponieważ zaburzają funkcjonowanie naszego ciała subtelnego, naszego ciała astralnego podczas snu, podczas nocy, podczas wyjść astralnych, podczas naszego snu. Dlatego właśnie luster nie polecam. Musicie to sobie zapamiętać i nie jest to, że kupujecie jakieś mieszkanie, gdzie okno jest na południe czy okno jest na wschód i już myślicie, że feng shui, że energia już jest uregulowana i że wszystko jest ładnie, pięknie. Drodzy kochani, nie jest to tak. Mieszkanie musi być rozpatrzone przez specjalistę, który się zna na feng shui. Jeżeli w pewnym pokoju musi być zamieszczona pewna jantra regulująca energię, są pewne pomieszczenia, wiem z doświadczenia, że są w Hiszpanii, jak również i w Polsce, pomieszczenia w domu, które nie mają okna i w takim pomieszczeniu niestety potrzebna jest jantra słońca, która jest odpowiednio przygotowana, odpowiednio naenergetyzowana, żeby ona po prostu otworzyła w danej ścianie, która jest na południe, okno energetyczne. Tą jantrę, oczywiście trzeba o nią dbać, trzeba ofiarować kadzidło, trzeba ofiarować ognik co jakiś czas, żeby ona po prostu była naenergetyzowana, żeby ona promieniowała, żeby ona rzeczywiście to okno energetyczne w pomieszczeniu ciemnym, w pomieszczeniu, gdzie nie ma okna, żeby to po prostu funkcjonowało. Jak również łazienka powinna mieć odpowiednią jantrę na rachu, na ciemną energię, ponieważ tam w łazience również wielokrotnie nie ma okna. Wielokrotnie jest tak, że albo okno jest małe, nieduże i tam gromadzi się czarna energia, niezbyt pozytywna dla nas. I również ta energia musi być uregulowana przez jantrę rachu, która odpowiednio musi być spreparowana, naenergetyzowana i zamieszczona na odpowiedniej ścianie. Nie jest tak, że na jakiejkolwiek ścianie ją wieszamy, ale na ścianie na przykład od strony wschodniej. Musi być zawieszona jantra na rachu. Także te wszystkie informacje otrzymałem od pewnej osoby z Indii i dlatego je przekazuję, żebyście mieli wiedzę na ten temat, ponieważ wielokrotnie jest tak, że jest jakiś pokój i w tym pokoju, mimo że jest czysty, mimo że jest wysprzątany, mimo że jest wykadzony, a jednak się źle czujemy i jednak mamy złe samopoczucie i nie wiemy dlaczego. A wszystko bierze się z tego, że energie subtelne, które są, promieniują w danym mieszkaniu, nie są uregulowane. Jest zaburzona energia przez jakiś przedmiot, czy to przez piramidkę jakąś w stylu egipskim, czy ktoś ma jakieś piramidy, nie jedną, tylko kilka i potem ma jakieś problemy ze skoncentracją, ma problem ze snem i tak dalej. Właśnie z tego powodu, że, drodzy kochani, są tak zwane promieniowania form, i feng shui jest po prostu zaburzone przez promieniowanie pewnych obiektów w mieszkaniu. Czy ewentualnie ktoś ma heban, ktoś ma jakieś statuchy z hebanu, no i w ten czas już energia jest minus 30 i się źle czujemy w danym mieszkaniu. Także to jest bardzo ważny faktor, że nowe mieszkanie może być, ale jeżeli jest energia nieuregulowana jantrami przez odpowiedniego specjalistę, wówczas w takim mieszkaniu, drodzy kochani, możecie się poczuć niezbyt komfortowo. Właśnie ja chciałbym zaproponować do uregulowania energii odrzutów wodnych, zaznaczam, do odpromieniowywania mieszkania można użyć aronitu, żeby się zabezpieczyć przed żyłami wodnymi, które promieniują na nasz organizm, dzięki czemu odczuwamy ból w plecach, ból w głowie, w zależności w tym miejscu, gdzie przepływa woda pod naszym łóżkiem. Możemy czuć się zmęczeni, możecie czuć ból głowy, ból w plecach, w krzyżu, w nogach, w zależności w tym miejscu, w jakim miejscu przepływa żyła wodna.
i to właśnie jest odpromiennik aronit, który zabezpiecza wasze mieszkanie przed właśnie działaniem tych żył, działaniem geopatycznym od żył wodnych. Jak również chroni przed radiacją elektromagnetyczną, jeżeli ktoś ma jakieś komputery, jakieś obiekty elektroniczne, wówczas również chroni was przed negatywnym działaniem tego promieniowania. Na marginesie chciałbym też skomentować, iż promuję podkładkę mineralną bardzo zdrową na harmonizowanie struktur wody. Możecie również ją zakupić na linku pod YouTube. To by było na tyle, co chciałbym powiedzieć o Feng Shui, właśnie o uregulowaniu energii w mieszkaniu i do widzenia.